Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. W dzisiejszym odcinku będzie o tym, co jest aktualnie modne we wnętrzach. Modne na topie, jeżeli chodzi o kolory, o dodatki, o podłogi, o style. Będzie to tak naprawdę podzielone, przynajmniej tam w tych dwóch punktach, na dwie części. Na dwie rzeczy, bo na szczęście nie jest to tak, że wszystko wszystkim się podoba. A dzieje się bardzo dużo. Widzę to po tych w swoich projektach, po tym, o czym pytają ludzie, ale też co projektują inni projektanci, bo też chętnie się inspiruję i patrzę, co kto zrobił. Pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was do siebie na konsultację. Jeżeli właśnie nie wiesz, jak urządzić takie mieszkanie, co zrobić, jak ustawić meble, sprzęt, zapraszam, spotkajmy się, porozmawiajmy. Myślę, że warto. No, przynajmniej wszyscy, co mieli konsultację, to twierdzą. Dobra, zaczynamy. Zacznę od styli, bo bardzo ważne jest to, co powiedziałem, że nie wszystko wszystkim się podoba. Chwała Bogu. Dlatego zacznę od styli, bo to będzie dzięki temu będziemy mogli później o kolorach też rozmawiać. Widzę, że w jednym punkcie idziemy, znaczy jedni ludzie idą mocno w taki naturalny luksus, taką elegancję, ale nie chodzi o to, o przesyt takich bogatych produktów, materiałów i tak dalej, tylko żeby było po prostu to mieszkanie ładne, nowoczesne, stonowane, a przez to eleganckie. Coś, co mówiłem w tym odcinku, warto sobie do tego zerknąć, jak stworzyć takie eleganckie wnętrze, czyli wtedy dobieramy zdecydowanie mniejszą ilość kolorów. Te dodatki są wyróżniające się. Mieszkania mają być eleganckie swoją prostotą, swoim doborem materiałów, kolorów, a nie tym, że jest bardzo dużo wszystkiego naciapkane. Nie? Tak więc to ma być fajne. Ale drugi kierunek, w którym wiele, wiele osób idzie, to jest, ja bym to nazwał kolorowy styl. To jest nasz taki eklektyzm. Tak? Ale eklektyzm z głową, czyli nie, że wszystko inne, co pięknie wygląda, ale trudne do realizacji, ale mamy bardzo dużo kolorów. Kolory soczyste, czerwienie się wkradają, oczywiście dużo zieleni jest. To, co wspominałem już w swoich odcinkach, bardzo modne są teraz szałwie, mięty i tak dalej, czyli odcienie takiej pastelowej zieleni, bardzo fajne, ale w tych mieszkaniach, w tym drugim stylu, takim naszym eklektyzmie, kolorowym stylu, jest wiele dodatków, wiele ścian malowanych na różne kolory i wiele mebli w różnych kolorach. Czy to jest fajne? Oczywiście, bo przede wszystkim, jeżeli Tobie się to podoba i tak robisz, no to już jest odpowiedź. To jest fajne. Jeżeli ten pierwszy styl elegancki jest w Twoim guście, to jest fajne. Jedno i drugie jest bardzo ciekawe. Dobra, podłogi. To jest chyba jeden punkt, który jest zgodny i tu, i tu. Podłogi, co jest na topie? Jodełka. Nadal jodełka. Jodełka francuska, jodełka węgierska. Czy drewno, czy płytki, nadal się to dosyć dużo używa, czy panele winylowe. Sporo osób robi podłogę po całym mieszkaniu tym samym materiałem. Tak więc, ważne, że to pasuje i do jednego, i do drugiego. Bo ten styl kolorowy, to tam sporo też mamy takich materiałów vintage. Sporo, to powiem na samym końcu, sporo takich starszych produktów, mebli i tak dalej. I taka jodełka, jak trochę za komuny, ale tak to po prostu pasuje. Podoba mi się. Mnie się jodełka bardzo podoba. No, u siebie nie będę zmieniał, nie będę rwał podłogi, ale gdybym teraz projektował, to pewnie bym się grubo nad tym zastanowił. I tak jak wspomniałem, pasuje i do jednego, i do drugiego stylu. Kolory, to tak naprawdę nie będę się za dużo powtarzał, bo już powiedziałem. Jeżeli wybieracie styl elegancki, skupcie się na trzech kolorach, ewentualnie jego odcieniach delikatnych, nie, że nie może być to duża rozrzutność, bo wtedy będzie ład po prostu w tym mieszkaniu, w tym domu. Będzie taki porządek i przez to właśnie będzie ta elegancja. No ale jeżeli jednak chcesz kolory, to tu żadnych zasad nie istnieje. No dobrze, na dzień dzisiejszy, na ten moment, wydaje mi się, że ma prawo to przebić się też przez następne lata. Mamy
śmiałe, odważne kolory. Pomarańcze, czerwienie, zielenie, niebieskie i to wszystko w jednym domu, w jednym mieszkaniu. Tapety, to o dodatkach jeszcze powiem. Kolorowe, nie, że jedna barwa gdzieś tam delikatnie się przybija, tylko po prostu tam się to dzieje mnóstwo. Bardzo, bardzo dużo się w tym dzieje. I dobrze. Dość szarych bloków. Kolejny punkt, czwarty, dodatki. Też widzę zmiany na plus. W tym kolorowym stylu jest troszeczkę może inaczej, bo ich jest więcej też, tych dodatków. Oczywiście, to nie jest też norma, tak? Ale więcej jest takich inspiracji, więcej jest takich projektów, ale to nie musi być tak, że ty masz to przełożyć do siebie, lubisz kolory ten, ale i czujesz się zobowiązany dodać więcej dodatków. Nie, no oczywiście, jeżeli ty lubisz kolory, ale nie chcesz zabałaganić sobie domu, mieszkania, to nie musisz dawać większych i wielkich dodatków, bo to jest jeszcze ważne w tych dodatkach, że dajemy duże obrazy. To, co mówiłem właśnie w odcinku zeszłego tygodnia, oparte o ścianę, o komodę, jakieś wielkie lustra, wielkie wazony, duże lampy. To jest na ten moment częste. Mnie się podoba, szczególnie te obrazy postawione tak, ale ja lubię ogólnie obrazy, tak więc to jest na plus. Jeżeli ty nie przepadasz za obrazami, a jednak mimo wszystko chcesz mieć coś fajnego, to daje się tapety właśnie, te, o których wspomniałem. W kolorach, no wiadomo, no jakieś kolorowe. Znowu powracają w sumie, chociaż one tak może za bardzo nie wyszły, motywy kwiatowe. Fajnie, ładnie to wygląda. W łazienkach oczywiście, nad sufitach tapety. Tak więc jeżeli idziesz w ten kolorowy styl, eklektyzm, no to warto pomyśleć. Zanim przejdę do kolejnego punktu, daj znać, co mam nagrać w przyszłym tygodniu. Czy w następnych tygodniach, jak zaprojektować szafę. Tak naprawdę porządnie, gdzie ma być wieszak, gdzie mają być półeczki, z jakich materiałów robić takie szafy, lub o najczęstszych błędach architektów wręcz przy projektowaniu kuchni. Także A, szafa, B, błędy. Czekam. Kolejny punkt. To mógłbym teoretycznie też mówić o stylach, ale chodzi mi tu ogólnie o taki trend, który coraz częściej, już na pewno od roku, gości w naszych wnętrzach. I dobrze. Jeden jest taki styl szabecik, czyli trochę w retro idziemy, ale ja bym raczej wykradł z tego to, że jest tam sporo materiałów rustykalnych. To, co mówiłem przy kolorach. Sporo produktów takich starszych, vintage. I druga rzecz, że mamy produkty eko. Z reprodukcji, z recyklingu, z recyklingu bardziej. I to mi się bardzo podoba, że dajemy drugą szansę fotelowi, obijamy na nowo, a nie wyrzucamy komodę, przemalowujemy, naprawiamy, wymieniamy gałeczki, klameczki, tego typu rzeczy. I to idealnie wręcz pasuje i do jednego, i do drugiego stylu. Dziwne, nie? Tak, ale do tego eleganckiego również. Bo przecież fotel można obić jak się chce. Komódkę można zrobić też elegancko, nie trzeba w kolorowe prążki, ale jeżeli tak zrobisz, no to do tego kolorowego stylu będzie pasować. Nie wiem jak wy, ale ja jestem podekscytowany wręcz tym, co się dzieje od zeszłego roku, mniej więcej połowy zeszłego roku, bo widać naprawdę mocne zmiany, przede wszystkim w tych kolorach, ale co za tym idzie, bo to jest ciągłość, tak? No wiadomo, że to musi wszystko do siebie pasować, mimo że jest na przykład eklektyzm i to teoretycznie pasuje. No dlatego to właśnie to jest w tym sęk, żeby nawet w eklektyzmie to pasowało i dlatego tak to trudno jest uzyskać. Jak Wam się podobają te propozycje? W którym kierunku Wy wolicie? Jednak tym bardziej eleganckim czy tym kolorowym? Dajcie znać. Sami co bardzo ciekawe ankiety może bym stworzył na karcie społeczności. Co jest dla Was ciekawsze? Co się Wam bardziej podoba? Ale piszcie też w komentarzu, bo ten algorytm YouTube'a trzeba nakarmić, a on się karmi komentarzami. Tak więc dajcie znać. Dajcie znać, co mam nagrać w przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie. Czyli szafa, jak ją zaprojektować tak krok po kroku, żeby była praktyczna i z czego ją zrobić, żeby była funkcjonalna przez lata, lub o najczęstszych błędach architektów wnętrz, bo takie też popełniamy, architektów wnętrz, projektantów, jeżeli chodzi o kuchnię.
Zasubskrybujcie mój kanał, zapraszam na konsultacje wnętrzarskie do mnie, jeżeli nie chcesz takich błędów popełnić lub nie wiesz właśnie jak urządzić pod względem kolorystycznym czy funkcjonalnym mieszkanie, dom. Zapraszam do siebie na konsultacje, spotkajmy się, porozmawiajmy. A na ten moment bardzo dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.